Ej, cia, dzisiejszego vloga zaczynam od maluszków. Nasza mieszanka już jest gotowa. Mam tutaj marchewkę, twaróg, ryż, kaszę, jogurt i idziemy z tym do kurek. Kurki jedzą, a my idziemy zobaczyć, ile mamy jajeczek. Zajrzymy od razu do przepióreczek. Więc w pierwszym gnieździe, jak widzicie, są dwie kury. I nie mam pojęcia, jak ja mam tam zajrzeć. Pokaż. O, jest jedno jajeczko. Coś jeszcze tam jest? Chyba nie. No to mamy jedno jajeczko z tego gniazda, gdzie są dwie kury. Nie wiem, o co im chodzi, bo jakby trzy gniazda są puste, a one muszą siedzieć koniecznie w jednym. Ale dobra, idziemy do drugiego. W drugim jest pusto. Na górze mamy jedno. I na dole pusto. No ale tak jak widać, jeszcze będą się na pewno znosić. Dzisiaj mamy dwa jajka. A ja jestem stuprocentowo pewna, że na pewno jeszcze jakieś jajka będą, bo dwa jajka, no to aż tak źle nigdy nie było i raczej nie będzie. Myślę, że jeszcze się zniosą. Na pewno jeszcze tam dwie kury są w gniazdach, więc myślę, że jeszcze się na pewno zniosą. Nie wiem, czy wam to nagram, czy dam radę po prostu. Ugotowałam tutaj pstryką jajeczko, dodałam trochę pokrzywy, mięty i kawy zbożowej. Słuchajcie, mamy następny dzień i trochę pada i muszę się jeszcze przejść po sałatę dla przepiórek i dla małych przepiórek i dużych przepiórek, dla świnek. Tutaj jak widzicie, kurki jedzą poranną mieszankę, ale zobaczcie, jakie są zmoknięte. Z tego co widzę, nie ma wszystkich kur, więc podejrzewam, że jakieś się niosą. Zaczniemy od maluchów i im damy. Zobaczymy, czy im posmakuje. Dzisiaj mamy samo jajeczko i dajemy maluszkom. Już maluszki ogarnęły, że jajeczko jest smaczne i że je lubią, bo wczoraj jeszcze nie za bardzo były chętne, no ale nie wiedziały jeszcze co to. A teraz już jak widać wiedzą i już uwielbiają jajeczko. W ogóle chciałam pokazać, zobaczcie, jakim już pióreczka rosną. Pokaż się, mały. Zamknąć kurki, a tak właściwie chciałam iść zamknąć kurki, ale patrzę, że tu kurka jeszcze stoi. Musiałam zagoić, bo deszcz padła. Zamykamy.
takim razie. I jesteśmy u maluchów. Tutaj nam przyszedł kogucik. To jest generalnie pierwszy pisklaczek, który mi wyszedł. Świniaczki zaglądają, mają jedzonko i wszystko. I u przypieraczek mamy to jajeczko, tylko ja nie mam pojęcia, jak ja to otworzę, bo mój tata, patrzcie, co on zrobił. On wziął i obrócił jakby to otwieranie w drugą stronę, tylko chodzi bardziej o to, że ja teraz tego nie potrafię otwierać, więc... A raczej tego jajka przez... to nie wyjmę. Zaczekajcie, no, musiałam spróbować, mam bardziej na ręku. Jeżeli mi się uda otworzyć, to się do was odezwę. Dobra, mój problem mi się nie udało otworzyć, ale na szczęście wodę i jedzenie mają, potem będę musiała poprosić mojego tatę, żeby mi to w końcu zrobił z powrotem tak jak trzeba. Bo no jest trochę problem, bo ja teraz nie jestem w stanie tutaj nic zrobić, jakby im brakowało jedzenia albo picia, no to byłoby trochę słabo. No ale na szczęście mają wszystko, a to jajeczko, no może im tutaj zostać, myślę, że nic się z nim nie stanie, mam przynajmniej taką nadzieję. Mój tata chciał, żeby po prostu te drzwiczki się same nie otwierały, a wyszło tak, że ja ich teraz nawet nie potrafię otworzyć. Na szczęście u nich drzwiczki są prawidłowo i umiem otwierać, więc jakby co, to mogę im otworzyć. I właśnie, patrzcie, jakbyście zastanawiali, czemu ta woda się tak wylewa, to one po prostu machają tymi poidłami, jak biegają i tą wodę wylewają i robią sobie powódź. Właśnie myślimy nad zakupem poideł automatycznych, ale jeszcze nie mówię, że będą, bo nie wiem, czy będą, zobaczymy. Jeszcze jakbyście zastanawiali, jak się to poidło sparwuje z tą doniczką na spodzie, no to ta woda, co się wylewała jakby na spód, wylewa się teraz do tej doniczki i efekt jest taki, że woda im się też szybko kończy, ale nie mają powodzi na dole. Trzeba mieć coś jeszcze pokombinować, żeby było lepiej. No a jak widzicie, przypierka sobie świetnie radzi z tym. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, zapraszam do oglądania kolejnych i jak zawsze życzę wam miłego dnia.